Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym materiale, moi drodzy. Opuszczamy naszą nową kryjówkę. Udamy się do... Poszukamy tego klucza w tej chatce dla wilka. On da nam w zamian nasz klucz. Jeszcze dokładnie nie wiem. Kurczę, tutaj mamy de facto te grzyby. Może lepiej to ominąć tędy. On da nam klucz, ale nie wiem, do czego ten klucz będzie. Dobra. Trzeba uważać tutaj na te kuźde. Weźmy może tą latarkę, co? Tu jest pies. Walka. Dobra. Mamy przynajmniej mięso. Mięso sprzedamy. Tu jest jeszcze jakaś chatka, ale to chyba ten nawiedzony dom, tak? A zobaczmy, tutaj już jesteśmy, to co, będziemy się srać. Ostrożnie, żeby tutaj nie wejść czasem jakieś gówno. Tutaj mamy brania, ale pusto tu jest. Dobra. To jest pusto. O, proszę, agregat. Abyśmy tutaj naprawili przejście. Można by de facto coś tutaj ciekawego. Nie mamy klucza, niestety. Niestety się nie da tutaj w tym nawiedzonym domu nic na razie zrobić. To chyba wszystko pozamykane, wszystkich stron. Szkoda nawet szukać. Dobra, nie mamy klucza do tego domu. Zatem tak, wspomniałem na początku odcinka, udajemy się na południowy wschód. O, oj, oj, oj. Błyszczący kamyk. O kurde, tylko nie on. Aj. Tylko nie on. Co prawda mamy pancerz, ale... Nie chcę go tracić po prostu też. Wrócimy szybko do naszej kryjówki. Między innymi po to, aby naprawić widłę i gotować grzybki. I rozpalić w piecu. W razie W będziemy zaczynać od tego miejsca. Może uda nam się też... odszukać kogoś, kto sprzeda nam kabel. A wiem, że taką możliwość miałem. Nie wiem, czy ten kabel czasem nie gdzieś nie wrzuciłem w cholerę. Ale raczej nie. Głuchy las. Południowo-zachodniej krawędzi głuchego lasu. Nie wiem, czy to nie jest ta chatka. Ej, kurde. Dobra. Szmaty się przydadzą. Dobra, teraz a gdzie jest nasz domek? Okej, okay, chyba tutaj już. Teraz tak, rozpalimy, znaczy nie, rozpalimy tak, w piecu rozpalimy, ugotujemy grzyby. Dobra, w razie W będziemy zaczynać z tego miejsca. Tutaj mamy 60. Ale nam jeszcze trochę brakuje tego. Szmaty. De facto desek mamy dosyć mało, z tego co widzę. Błyszczący kamień. Dobra. Lecimy. Nie traćmy naszego czasu. Już de facto mógłby sobie stworzyć ten wytrych. Ale dobra. Wytrych możemy sami stworzyć. Południowo-zachodnia część lasu.
Piernik jeden. Szmaty to bierzemy na pewno. Chociaż wszystko weźmiemy. Drewno też, bo nam się zaczyna kończyć. O, tutaj coś jeszcze mamy do zebrania. To już na pewno przeszukane jest. Dobra, ta droga prowadzi do domu Piotrka. Kurde, tylko nie ten kundel. Tylko nie ten kundel na razie. Mimo że mamy pancerz, ja nie chcę tutaj ryzykować naszej wyprawy. Dobra, to jest dom Piotrka. Południowo. Mamy wrak czołgu, ale wrak czołgu nas nie interesuje. O kurde. Tego gościa nie zauważyłem. Tego trupa. Chyba musiałem grać w nocy. Szukajmy tą babę teraz. Ale my tam chyba byliśmy, ja wiem. No gdzie ta chatka jest? Ja tutaj kurde nic nie widzę, żadnej chatki. Aha, tu jest chatka, dobra, przepraszam. Ale tutaj byliśmy chyba, nie? Chyba najpierw trzeba się... O kurde, ile tam tych jest. Jak się tam dostać? Pytanie za 100 punktów. Kurde, jak tam wejść? Może to nie jest to. Może to jest tutaj, ale jeszcze zobaczymy. Może od góry jest jakieś przejście. Właśnie, tu jest chyba przejście, widzicie? Takie heca. Ale tu chyba byliśmy. Z tego co pamiętam. Tak, tu byliśmy już. Także to nie jest chyba ten dom śmierdzący kurami. Kurde bela. Sam nie wiem. Tutaj de facto nie ma nic. Tutaj de facto można by sobie chyba bazę zrobić, chociaż... Można by, tylko że nie ma światła. To nie jest chyba ten dom. Spróbujmy jeszcze tutaj zobaczyć, południowo-zachodni. Dobra. Kurde, tam trochę tych dzikusów chodzi, ale coś tam musi być ciekawego. To jest skrypcja, dobra, nieważne. Szukajmy ten dom cały. Shit.
Super. Jest. Mało się uciec. Dobra, tu jest ten wrak. Droga do wioski. Co jest? To jest tylko droga do wioski, a nie... Rozpluta świnia, przyjrzyj się. Wejdź. Cholerka, wow, gdzie my się przenosimy? Nie mówcie, że nowa lokacja. Gdzieś czytałem, że gra jest krótka. Super krótka gra. Czeka, w oblepioną błotem głowę wciśnięty jest połyskujący w słońcu kamień. Wyjmij kamień. Ostrożnie wyjmuję kamień. Dobra, mamy kamień błyszczący. Tej mapki nie ma, niestety. Brak miejsca w ekwipunku, super. Walmy te korzenie. Że tu o tym widok wspominał. Metalowe drzwi. O kurde. Panie, że klucza nie mamy. A! Widzicie, tu czas nie płynie. Super. Dobra, tutaj czas nie płynie, o tyle chociaż... Tyle dobrze. Kurde, gdzie my idziemy, to nie wiem. Jakaś masakra. Weźmy te kamienie, połączmy. Tajna lokacja. Co to jest, kura? Głowa kury, o kurde. Wiecie, co tu jest ta baba śmierdząca z kurami? To jest chyba ta lokacja, o której wspominał Wilk. O kurde, trochę duża ta lokacja. Ale tu przynajmniej czas nie jedzie, więc mamy czas w sumie de facto na exploring. Palić w piecu mieszanką ziołową, lubczyk, rumianek, pokrzywa. Chorego trzymać w cieple dwa razy dziennie, jedna łyżeczka soku z kiszonej kapusty. Nie, czy ja mam tą postać zabić? Czy nie? Szukajmy ten klucz, o którym mu wspominał. Ręce i nogi związane łańcuchem. Shit. Co, zabijmy tą postać. Białe szmaty. Skażony. Okej, w tym domu nie ma klucza. Poszukać dalej.
My mamy linę, ale lina nam się nie przyda. Szkoda, że tutaj mapy nie ma. Fajne. Fajna sprawa. A zobacz, tu jest chyba przejście. Drewniana podłoga lepi się od warstwy ptasich odchodów oraz piór. Jest baba kura. Staruszka patrzy na mnie podejrzliwie, zbiorczo tuli do siebie swoje kury. Chyba cholerniku jeden nie przyszedłeś po kurki moje, co? Baba przykłada głowę jednej z kur do ucha. Mam rocząc coś pod nosem, po chwili się uspokaja. Ja wielu widziałam. Ja wojnie przeżyłam, ale nie takie rzeczy. Bóg mi świadkiem, tutaj na miejsce. Dla człowieka, panie, nie dla kur. Pokaż przedmiot. Plastikowa kura. Pieronie, skąd to masz? Gdzie to znalazłeś? Baba wydaje się niespokojna. Kury zamilkły, czuć napięcie w powietrzu. Matko Boska, ja... To Jankowa kurka, mój... Dla niego podarunek, dla braciszka mojego. Kilka dni temu tak się zbiesił. Mówiła mu, zostań, ty nieuczony. Ty się nie znasz, a on nie słucha i poszedł do tego człowieka. Masz, weź to. Do niego poszedł, widzisz go i już nie wrócił. Baba wciska mi do rąk pognieciony zdjęcie. Okej. Zdjęcie doktora otrzymujemy. Tylko wy mi zostaliście, moje siostrzyczki. Oj, pamiętam, jak ci to miejsce. To już 6 lat będzie, jak byłam tam ostatnim razem. To druga prowadziła kiedyś do sąsiedniej wioski. Można było nią dojechać do pobliskiego miasta. Teraz się tam nie dostaniesz. Drzewo... wyż... co tu pisze? Czyściutko, pięknie zarosły. Lotkuj. Biedna Hanuśka postradała rozum. Chłop jej zrobił takie... szkaractwo, że psy nawet na widok tego... ogony kuliły. Biedaczysko, chłopa spaliły razem z chałupą, a dziwoląga zabrali gdzieś. Nie dziwota, wszystkie się ludziska bały. Baba uśmiecha się dobrotliwie, pokazując 3 żółte zęby. Dawno temu to było, ale pamiętasz to jeszcze, kurko, prawda? Że nasza locha biedactwo wygląda, jakby chore było, ale na moje to zdrowia. Ma więcej niż my wszyscy razem do kupy wzięci. Tylko dzięki niej mamy co do garka włożyć. Co to jest? Szmat nie wezmę, a pudełka nie wezmę. Krzyżyk. Drewniany krzyżyk oblepiony błotem i gałązkami. Dobra. Taśma się nie potrzebuje. Taśmy. Potrzebuje natomiast... Mamy klucza znowu. Ja potrzebuję, kurde... Weźmy tą butelkę, wyrzućmy. Chyba jakiś kurnik. Duże jajo. Rzućmy to. Nie wiem, co z tych jajek będziemy robić, może się nam to przyda. Thank you.
O kurczę, czerwone jajo. Dawaj grzybki. Ale klucza dalej nie mamy. Niestety. Ktoś tu gra na tym skrzypcach. Zobaczmy dziennik. Brat baby kury. Staruszka żyjąca z kurami powiedziała, że plastikowa kurka należy do jej brata, który zaginął kilka dni temu. Dała mi zdjęcie osoby, z którą ostatnio go widziała. To miejsce, to miejscowy doktor poznaje skurwysyna. Czekajcie, muszę chyba doktora odnaleźć. W takim razie. Czekajcie, bo tu mam jakąś dużą chawirę. Szkoda, że nasz ekwipunek nie jest pojemny. Ty de facto można by te okna zdewastować. Już nie mamy łopaty przy sobie. Ale czekajcie, tutaj można wejść. O! Proszę. Bandaże. Toś ty. A toś. A tyś kto? Boik z mięsem kość. Martwy chłop. Nie mam wytrychu. Nic. Czekajcie, tu jeszcze mamy przejście. Zauważyłem. Kurde, klucza. Wszędzie klucza potrzebuję, ani jeszcze de facto jednego nie znalazłem. Pokazuję, ale... Czekajcie. Czy to jest ten doktor? Moje mięso. Co, można by mu przynieść to mięso, ja wiem. Kurczę, nie mam mięsa w ekwipunku, ale... Ale weźmy to mięso. Że akurat będzie chciał zjeść. Jaja niepotrzebnie. Słoik z mięsem. Weźmy to na przykład i to. Dobra. Też koktajl Mołotowa można połączyć tu właśnie, a to się nie da. Zobaczymy, czy będzie chciał to mięso wziąć.
Z tego. Nie chcę tych ludzi zabijać, bo po co mam miałbym to robić? Żeby się rapsują. Okej, tutaj jest przyjście. Dobra. Szukajmy tego doktorka. Tędy nie przejdziemy, niestety. Kurde, kolejne pomieszczenie. Super. Tak. Kasa już znana, świniarnia. O co tu kurde chodzi? Lokacja już znana. Czekajcie, zobaczmy to zdjęcie. Przedmioty, notatka, zdjęcie doktora. Okej, okulary. I strój w kratę. Roztwór do usuwania pasożytu z jelit. Zalać orzechy naftą, dodać propolisu, odstawić na kilka dni, pić po jednej łyżeczce do herbaty dziennie. Okej. O, mamy klucz. Zardzewiały klucz, ale do czego to nie mam pojęcia. Termometr. Kurde, ile przedmiotów znajdujemy. Już się nam do czegoś może przydać. Jeszcze nie wiem do czego. Tu tych panów jeszcze nie było, nie? A tu jest jakaś szafeczka. Zabijałem, nie wiem czy to o to chodzi. A nie bardzo, ale mam jakiś klucz. Do czego to nie mam pojęcia.
jesteś, odejdź. Dobra. Zostaw chłopów w spokoju. Syfon z kolei. Matka. Ale tego doktorka nie widu, ani słychał. Co to się za gdzie my jesteśmy? Aha! Ale jaja! Czekajcie, bo tu znaleźliśmy skrót. Super, dobra, dajemy sobie przedmioty, ale ja nawet nie wiedziałem. A gdzie my jesteśmy? Tutaj. Super. Dobra, nie będę musiał taszyć tych wszystkich przedmiotów. A właśnie, ugotujmy grzyby. Właśnie, właśnie, właśnie. De facto można powypierdzielać. Słoiki z mięsem też. Dobra, elegancko. Dało nam się odkryć fajny skrót. Będziemy mogli teraz się wrócić de facto, tutaj przeszukać sobie jeszcze raz wszystko od nowa. Masę rzeczy zostawiłem. Winida jakaś zbezwyższyła kapliczkę. Jaja. Jeszcze ona zgadają. To był kamień błyszczący. Ale doktorka dalej nie ma. Stara zniszczona studnia. Gdybym znalazł długą, mocną linę lub łańcuch, mógłbym... mógłbym tam pewnie zejść. Okej, poszukajmy liny albo łańcucha. Coś nie mogę tego doktorka znaleźć. Niedobrze. Już całą wioskę przyszedłem. Zajmę z tą babką, może coś się... A, tutaj byłem, dobra, tutaj byłem. Pamiętam. Czekajcie, bo sobie zablokowałem sobie wszystkiego. Wróćmy do tej baby.
Ktoś gra tam czasem też w skrzypcach. Klucz się nam udało zdobyć, ale... Właśnie, ale... Nie wiadomo do czego. O, kierownicę sobie weźmiemy na pewno. Co potrzebujesz, duszyczko? Głodnyś? Zupy zjedz lepiej. Ja bym ci dała, ale jak ty ją zjesz, Boże ty mój. Kurczę, od niej musimy uzyskać klucz. Ale w jaki sposób mam to zrobić, to nie wiem. Przepraszam, już nie będę. To nie moja wina, wiem, że nie brzmią najlepiej moje skrzypeczki. One się trochę popsuły. Już nie będą grać, przepraszam. A proszę pana, czy pan byłby w tej chacie baby kury? Pan nie bał się jej, pan? Odważny pan jest. A widział pan ją, piękną panią, a ona jest najpiękniejsza. Przyglądam się jej przez szczelinę w oknie. Obserwuję ją, jak zmienia się, pięknieje, dla niej gram. Chcę, żeby była szczęśliwa, no no, bo chyba nie jest, bo baby kury ją zamknęły w tym pokoju. Ona już ją więzi, zazdrość jej nie pozwala nikomu do niej przychodzić, nawet mi. Ona bardzo dobrze wie, że podczas ostatniej upałnocki wyłowiłem z rzeki wianek pięknej pani. Tak, proszę pana, baba kura wie, co to oznacza. O tak, zostanę mężem pięknej pani, będziemy chodzić nad rzekę, proszę pana, i będę jej grał, proszę pana. Próbowałem ją uwolnić, ale baba kura pogoniła mnie, zawsze to robi. Szukałem też drugiego klucza u pana, jasne, ale teraz, gdy zniknął, nie wiem, jak dostać się do jego domu. A. Pan jest taki... Pan jest, przypomina mi mojego tatę, ale mój tata się zmienił, proszę pana, tak? Moja mama też. Oni już nie chcą słuchać, nie chcą słyszeć o tym, jak mi smutno, proszę pana. Odejdź znudzony, przytaknij. Niech pan znajdzie ten klucz, bo do pokoju pięknej pani... Pięknej pani, ma go ona, baba kura, no albo pan ją, pana Jan, przepraszam, Jan, pana Jana widziałem ostatnio około studni, kiedyś bawił się tam ze mną, wrzuciliśmy do studni kamienie i obijaliśmy się w zwierciadle wody, zrobiliśmy wtedy głupie miny, tata mówił, żebym tak nie robił, bo mi zostanie, teraz woda w studni jest wiecznie zmącona, proszę. Pokazuje dziwne obrazy. Studnia jest tutaj w wiosce, może tam go pan znajdzie. On często się tam kręci, kręcił się, zaglądał w głąb studni, wypatrywał czegoś lub kogoś. Ja muszę się ukryć przed tą babą, wejdę do tego głuchego lasu. Przyniesie mi pan ten kluczyk, jak znajdzie. Ja się odwdzięczę, proszę pana, ja i pięknej pani. Dobra. Nasz doktor, on też jest taki dobry i odważny jak pan. Pomógł mi, ma go wszystkim tutaj. Dał mi tą piękną maskę, żeby wyleczyć wszystkie moje choroby. Panu też by się chyba taka przydała.
Dobra, wiecie co? Kurde, Bela. Studnia, więc musimy właśnie linę użyć. Pierdzielimy te ziemniaki. De facto mógłbym to okno tutaj zniszczyć. Zobaczmy, czy nam coś baba powie, czy jakiegoś nowego. Nic takiego. Moi drodzy, 40 minuta się zbliża gry. Więc de facto można by zejść do tej studni tam na dół, ale wrócimy do naszej bazy i wyłożymy nasz sprzęt na stół. A ja potrzebuję łańcuch. Niestety nie mam łańcucha, będę musiał kupić. Dobra, wiecie co? Sobie tak, tutaj wszystko powywalamy. Szmaty też. Mamy linę. Lina się może przydać. Sobie zostawimy to wszystko do wywalenia. Grzyby do gotowania. Okej, moi drodzy, kończymy ten odcinek. Pewnie, że sobie ulepszy. Będziemy mogli więcej dźwigać. To się na pewno nam przyda. Moi drodzy, kończymy ten materiał. Dzięki za wspólne granie. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!